sprofilowane. Na szkło przykleja stickera. Przynajmniej kawałek. Podważam warstwę w jedną z nich. Odklejam naklejkę stickerka i tą warstwę podważoną wcześniej przyklejam sobie do tego do szkła, do tej folii wierzchniej, po to, żeby po prostu łatwiej zeszła, łatwiej będziemy ją mogli, tak jak widać, tutaj podważyć. No niestety w tych rękawiczkach to jest upierdliwe. Wszystko się klei, kurczę. No jest to bardzo niewygodne w rękawiczkach, no ale trzeba tutaj używać rękawiczek, ponieważ te kleje są toksyczne. I no, jak się przyklei ze dwa szkła już, no to ładnie skóra schodzi, jak się tym dotkniemy. Ja sobie tutaj zakleję boczne klawisze oraz otwór, którędy mógłby klej wpłynąć. Też to powinienem zrobić bez rękawiczek. Nie wiem, czy dam radę w rękawiczkach, no ale spróbuję. Jest to bardzo uciążliwe. Może się uda jakoś, jakimś cudem. Użyję pincety. Można to robić, ale nie trzeba. No, jak ja wolę sobie tutaj delikatnie zabezpieczyć. Jak to mówią, szczerze, mego Pan Bóg szczerze. Wolałbym, żeby mi tutaj klej nie wpłynął, chociaż to też jeszcze o niczym nie świadczy, bo nawet jeśli wpłynie, to potem można to doczyścić, ale po co sobie robić robotę. Drugi pasek taśmy pójdzie na głośnik. Właściwie nie na głośnik, tylko na otwór. Jest taki tutaj bardzo mało widoczny, no ale jest. Lepiej, żeby tam nic nie wpływało. No takie jest moje zdanie przynajmniej. Mamy. Zdejmuję warstwę wierzchnią. Doczyszczę jeszcze tą powierzchnię, podłożę sobie coś pod ten telefon, dlatego że by go wypoziomować. Niestety wysysający jest aparat, co spowoduje, że jak wyleję na niego klej, to może mi się po prostu ten klej spłynąć. No i go po prostu stracimy i nie będzie można przykleić szkła. No. W momencie, kiedy wyleje nam się ten klej gdzieś z boku, szkło lepiej, żebyśmy sobie dokupili klej i użyli go, niż próbowali przyklejać. Tego kleju nie może być za mało. Nie może też być go za dużo, no nadmiar jego wypłynie oczywiście. Wytrzemy to. Aplikujemy klej. Wyciągam korek. Odkręcam ten cypideusz. Leję w środkowej części, odkręcam korek. Tylnie, co powoduje, że klej zaczyna się wylewać. Wylewamy całość. Można sobie zostawić z dwie kropelki. Może troszkę mniej. No, widać, jak tutaj się zachowuje ten klej. No niestety, no nie jest to efekt pożądany. To jest właśnie S20.
Ciężko na niej cokolwiek przykleić. Zostawię sobie na dolewkę. Zakręcę tylny korek. Zamknę klej. O, klej zaczyna mi spływać. Złapałem. Nic się nie dzieje. No niestety, takie uroki. Nie mam tutaj takich warunków. Chciałem tutaj pod kamerką pokazać. Niestety rozpływa mi się klej. Zaraz będziemy go aplikować. Spróbuję go może tutaj podłączyć. Znaczy podłożyć. Dobra. Siedzi. Zamknę klej. Przystępujemy do aplikacji. Ja robię to w ten sposób, że po prostu sobie delikatnie kładę i podkładam pod to skalpel i delikatnie kładę szkło. Nie od razu rzucam. Zdejmujemy warstwę wierzchnią. Nie robimy tego nad telefonem, tylko gdzieś poza, dlatego żeby nam smechy nie poleciały z tej warstwy. Ściągamy folię. Wyrzucamy ją. Przykładamy szkło i kleimy. I kładziemy, trzymając w rogach, tak aby klej delikatnie się rozpłynął jak największej powierzchni. Najlepiej, jakby go w ogóle nic nie wypłynęło, czyli powstała taka poduszka, ale to jest no, przy S20 raczej niewykonalne. S10 bardziej tutaj. Lepsze są, te wyświetlacze są troszkę inne i lepiej się klei takie szkło. Nie wiem, zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo no różnie to bywa. Delikatnie podtrzymuję górną część i opuszczam, tak żeby klej mógł sobie swobodnie się wypłynąć, ale nie wycieknąć za szybko, bo jest rzadki. Ja widzę, że klej zaczyna już bokami wypływać. Delikatnie zsuwam skalpel w dół. Dzięki temu tutaj ten płyn wychodzi do zewnątrz, jednakże nie wypływa mi po bokach, prawda? Najlepiej jakby nic nie wypłynęło, wtedy cała ta powierzchnia, w którą jest klej, również by dodatkowo chroniła, tworzyłaby grubszą warstwę. No powoduje to niestety jakieś tam no, czułość dotyku może się delikatnie zmniejszyć. Trzeba też czytnik linii papilarnych tutaj poprawić, dodać sobie od nowa no, swoje palce zczytać. No ale niestety no, takie uroki szkieł. Po każdej wymianie szkła powinniśmy zmienić odciski palców. Ponieważ czytnik tutaj przechodzi przez wyświetlacz. Delikatnie zsuwam, ja widzę, że za chwilkę niestety wypłynie nadmiar. Przy końcówce na razie jest bardzo dobrze. I w ostateczności puszczam skalpel. Resztę sobie tutaj spłynęło. No, tym razem wyszło to bardzo dobrze. Jest tutaj pęcherz. Co robimy w takich przypadkach? No niestety to również nie jest to efekt pożądany. Nie powinniśmy tego w ogóle ruszać. To już powinno tak zostać. Jednakże ja spróbuję sobie to własnymi sposobami, metodami wypchnąć. Udało się. Szkło jest cały czas jeszcze w kleju. Zsuwam go teraz. Pozycjonuję sobie go. Tak, żeby to szkło było na środku. Myślę, że to będzie coś w tym stylu. Tu znowu jest problem. No nie mam tutaj zbyt dobrych warunków, bo jest tutaj dość krzywo. Ścieram nadmiar kremu, który zaczyna mi wypływać. Ach, jest to strasznie upierdliwe. To niestety przykleiłem się do taśmy. Spróbuję się tutaj dół już złapać światłem UV. W tym celu włączam szybko lampę i podgrzewam klej. Szybko mi złapię, bo to jest bardzo dużej mocy lampa. Są jakieś tutaj delikatne, jakiś pęcherzyk powstał. Zaraz spróbujemy go tutaj wypchnąć.
On tutaj jest. Albo zrobimy dolewkę. To tym się jeszcze nie ma co przejmować. Wycieramy teraz nadmiar. Jestem cały już brudny tym klejem. Takie są uroki szkła. Tu się wiedziałem, że wypłynie. To nie ma takiej opcji nawet. Ściągam taśmę. Ach. Strasznie się to ciężko robi w rękawiczkach, ale no nie ma innej rady. Ściągnięte, dobra, mamy ściągnięte, wytarte, tu również. No jest taki chusteczek, tutaj dość można sporo ręczników zużyć. Trzeba to idealnie dopracować. Zależy na tym, żeby klient był zadowolony. Zgrzejemy resztę. Ja sobie tutaj zatkam tą górną część i zgrzewam resztę. Oczywiście nie będę pokazywał wszystkiego, że tam zgrzewam, bo zgrzewam tak naprawdę bardzo długo klej, dłużej troszkę, ale no wstępnie te pierwsze, no ważne, że chwyci ten klej i będzie można tutaj no dopieścić, że tak powiem, to szkiełko. Reszta się doczyszcza się alkoholem. Dolejemy tutaj odłoże. W takich przypadkach jak tutaj powstał taki. No niestety też muszę tą boczną taśmę odkleić, bo cały czas się do niej po prostu sam przyklejam. Ach, ależ to jest uciążliwe. Dobra. Wytrę. Zasech tutaj klej, ale to się nic nie dzieje. To się za chwilkę ściągnie i to bardzo łatwo zajdzie pod wpływem spirytusu. Proszę, nawet bez, to poschodzi. Można zetrzeć palce. Nic się takiego nie dzieje. Widać tą poduszkę kleju, która powstała w tym momencie. Ona również utwardza. Dobrze. Wytrzemy resztki. Te największe reszty potem dopieszczę w ostatniej fazie. Tak, żeby nie było tutaj żadnych śladów klejenia. No przynajmniej jak najmniej. Ścieramy tutaj powierzchnię. Również też ten klej z rękawiczek jest tutaj z bocznych części. W momencie, kiedy zasychał, robi się taka brzydka powłoka. Też się nie ma w tym co przejmować, bo to trzeba po prostu można doczyścić. Wracając tutaj jeszcze do tego pęcherzyka, wyczyściłem, żeby było lepiej widać. Spróbujemy dolać w ten bąbelek kleju. Czasami się uda to zrobić tak, że nic nie ma śladu. Po to zostawiłem tą kropelkę ostatnią, która tutaj jest. Gdzie ten pęcherzyk? Tutaj. Nie widzę, jest na tyle małe. Dobra, wszedł klej. Coś tam minimalnie jeszcze zostało, ale jest super. Dobra, jest w porządku. Klej wszedł. Pęcherzyk. Proszę zobaczyć, nie ma pęcherzyka.
wycieram, znowu spikuję izopropanolem, alkohol idealnie sobie radzi z tym klejem, z tymi resztkami, doczyszczam, zgrzewam. No i to tyle. Po wyczyszczeniu mamy efekt następujący. Czysto, schludnie. To wszystko.